Bogu, witam wszystkich w cudownym imieniu Pana Jezusa. Amen. Powiem Wam na początku, mam na imię Gabriela, powiem Wam na samym początku, że zawsze jestem bardzo chętna, radosna, pełna pasji mówienia o Panu Jezusie, o moim oblubieńcu, moim ukochanym, choć za każdym razem moje świadectwo brzmi troszkę inaczej. I powiem szczerze, że troszkę się częstę w tej chwili. Ale żeby dojść do tego, co Pan Jezus uczynił dla mnie w moim życiu, muszę powiedzieć parę rzeczy, które zdarzyły się wcześniej w moim starym życiu. Powiem to w skrócie. Byłam niekochanym dzieckiem, matka mnie nie chciała, ojciec mnie nie chciał. Nawet chcieli mi oddać do domu dziecka. Napatrzyłam się w domu na alkohol, na totalną rozpustę. Moja mama miała wujków, mój tatuś miał ciocie. Jedni w kuchni, drudzy w pokoju, ja pomiędzy nimi. Mając 4 lata napatrzyłam się na dosyć takie specyficzne sprawy dorosłych. Do dzisiaj to niestety pamiętam. W wieku szkolnym niestety miałam niecałe 14 lat, jak musiałam zająć się moim bratem, który się urodził. Więc niestety nie skończyłam szkoły, bo trzeba było zajmować się dzieckiem. Potem przyszły moje dzieci, potem przyszedł mąż, potem przyszedł rozwód, a potem przyszedł w sumie konkubent, z którym przeżyłam 25 lat, z którym przeżyłam piekło na tej ziemi, no, który był bardzo okrutnym człowiekiem, nadużywał bardzo, bardzo alkoholu, bił, katował, były noże, były siekiery, był pistolet przy głowie, było wyrzucanie przez okno, no działy się przeróżne dantejskie sceny u mnie w domu. Niestety moje dzieci też trochę przy tym ucierpiały. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o stare życie, nie będę już wnikać w to. Tylko żeby jeszcze powiedzieć, nawiązać do tego, co Pan Jezus uczynił w moim życiu, powiem tak. Ja zawsze mi się wydawało całe moje życie, że ja kochałam Pana Boga, tak? Ja Go kochałam. Ja uciekałam z domu, moi rodzice byli w ogóle ateistami totalnymi. Ojciec był partyjnym wtedy. Ja uciekałam z domu na lekcje religii. Bardzo mi się podobało, bo ksiądz grał na gitarze, było wesoło. Zakonnica śpiewała i było wesoło. I uciekałam na lekcje religii. I w jakiś tam ten sposób kochałam tego Pana Boga. No, kochałam Go. I później, jak już żyłam właśnie z tym moim konkubentem tyle lat, i przychodziły takie momenty, że mieszkał u mnie, mieszkał ze mną. Mimo, że miał swoje mieszkanie, dochodziło do takich sytuacji, że może moje dzieci nawet, choć tu siedzi moja córka dzisiaj, dużo rzeczy nie wie. Przepraszam. Były takie momenty, że chowałam się w szafie, chowałam się za łóżkiem, pod wersalkę, do wersalki się chowałam, bo bałam się, że przychodził pijany, rąbał drzwi, że jak mnie znajdzie w domu, znowu mnie pobije. I wtedy wołałam do Boga. Siedząc w szafie na przykład wołałam do Boga, Boże ratuj. No i tak to było z tą moją wiarą wtedy. I powiem Wam, że była taka sytuacja niedawno w naszym klubie, o którym za chwilkę Wam tak pokrótce też powiem. Opowiadałam naszym chłopcom, jak zaparłam się Pana Jezusa. Nie będąc jeszcze wtedy nawróconą osobą, zaparłam się Pana Jezusa, jak mój konkubent przyszedł do domu pijany. Zaczął mnie bić. Najczęściej była to pięść. Zaczął mnie bić i wtedy jakoś tak przyszło, no tak mi to bardzo utkwiło w głowie. To tak święty Piotr zrobił swego czasu. Pytając się mnie, czy ja wierzę w Boga. Ja w strachu powiedziałam, że nie. Drugi raz zapytał, wierzysz w Boga? Ja znowu powiedziałam, że nie. Oczywiście za każdym razem dostawałam pięścią w głowę. Za trzecim razem, jak ta jego pięść stanęła nade mną, ja wtedy coś we mnie się obudziło i w duchu zaczęłam, Boże, pomóż mi. Panie Boże, pomóż mi. I w tym momencie ta jego pięść opadła i w tym momencie on usnął. Dla mnie to był jeden z takich cudów, które później dopiero do mnie dotarły, że Pan Bóg działał wtedy już w moim życiu, tylko że ja tego nie widziałam, tak? Doszło do takiej sytuacji, moi znajomi, no znajomi, nieznajomi, znajomi, chodzili właśnie do betańskiej, do katowickiej Betanii i oni mnie kiedyś zaprosili tam do tej Betanii.
I nie ukrywam, że z początku nie chciałam tam jechać. Wiecie dlaczego? Bo usłyszałam takie zdanie, ty wiesz, że tam nie wolno palić? A ja paliłam. Jak nie wolno palić, to co ja tam będę robić, nie? No i tak to było, że w międzyczasie urodziła się moja wnuczka. W tej chwili ma prawie 17 lat. I powiem wam, że ta wnuczka przywróciła mnie wtedy do życia. Bo wtedy to była taka sytuacja, że mój konkubent i ja, obydwoje bezrobotni, siedzieliśmy całymi dniami na wersalce, patrzyliśmy się w ten ekran, tak, telewizora i to było takie nasze gnuśne życie, no takie, no po prostu starzałam się z dnia na dzień. I jak przyszła wnuczka na świat, to ta wnuczka po prostu podniosła mnie do życia, stała się takim moim słońcem, do dzisiaj jest moim słoneczkiem ukochanym, chociaż daje mi bardzo popalić. I wtedy ten mój konkubent się wyprowadził do swojego mieszkania. I powiem wam... I zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Widzicie? Tak to jest. I powiem wam tak, że z chwilą jak wnuczka z córką zamieszkały u mnie, on troszeczkę się uspokoił, przestał przychodzić. Nawet jak przychodził, to przychodził trzeźwy. Bo wtedy pierwszy raz się mu postawiłam w życiu, po tych 20 tam... czterech wtedy latach postawiłam się mu i powiedziałam, że jeżeli jeszcze raz przyjdzie pijany, to ja go zabiję. Takie były moje słowa wtedy. Ja cię zabiję, jak ty jeszcze raz przyjdziesz do mnie pijany, a zrobisz krzywdę temu dziecku, to ja cię po prostu zabiję. I wyobraźcie sobie, że on przestał przychodzić pijany. Zaczął przychodzić coraz rzadziej, a nawet jeżeli przychodził, to przychodził trzeźwy. I stało się tak, że właśnie moi znajomi zaprosili mnie do Katowic, do kościoła zielonoświątkowego, do Betanii. Przyjedź, zobaczysz jak jest. No i stało się tak, że w niedzielę pierwszy raz postawiłam kroki w Betanii o godzinie 10 rano. Tak zaczyna się nabożeństwo. I o tej samej godzinie, o 10 rano, mój były partner, już były partner, mieszkając już osobno u siebie, o tej 10 rano zaczęło go strasznie boleć serce. Cały dzień to serce go bolało. My nie mieliśmy już kontaktu w ten dzień razem ze sobą. W poniedziałek do południa dowiedziałam się, że on nie żyje. Dowiedziałam się, że umarł w poniedziałek rano. Umarł na serce. Powiem wam tak, że ci moi znajomi, którzy wtedy mnie zaprowadzili do tej Betanii, powiedzieli mi, że są takie grupy domowe tam po domach, po mieszkaniach, ale że u naszego pastora też. Więc ja poszłam na taką grupę domową, to było w środę. Do tej środy serce mnie tak przeraźliwie bolało, że ja wtedy no, nie byłam osobą wierzącą, myślałam innymi kategoriami. Mówiłam, aha, on umarł na serce w ciągu tych iluś tam lat mojego życia. Strasznie mi uprzykrzył te życie, no i teraz chce mnie zabrać do siebie, tak? No taki jest złośliwy, że jeszcze teraz chce mnie wziąć do siebie. Po spotkaniu pastora po tej grupie domowej, po modlitwach, uspokoiłam się, wyszłam od nich radosna, już w ogóle o niczym nie myśląc. To była środa, zostałam zaproszona właśnie tutaj do Ustronia, żeby tutaj przyjechać. I w czwartek, tak jak w tej chwili, w czwartek żeśmy przyjechali, pod wieczór też moja córa była. Przyjechaliśmy tutaj właśnie do Ustronia w czwartek. Była moja córa, była moja wnusia, miała wtedy około 7 lat. No i cóż, siedziałam chyba nawet w tej samej ławce, co w tej chwili. Może dlatego mam taki sentyment do tej ławki. I był pastor wtedy, Mocha, miał wtedy kazanie. I specjalnie to mówię, bo dla mnie to było wtedy takie dziwne, bo pastor chodził tam i z powrotem i mówił do nas tak, chciał nas przekonać do czegoś, a ja siedziałam i tak patrzyłam na niego i mówię, co ten człowiek do mnie gada, co on ode mnie chce, nie rozumiem, co ja w ogóle tutaj robię, tak, po co ja tu w ogóle przyjechałam. Po co przyjechałam, to dowiedziałam się w sobotę. Mam nadzieję, że część z was się też się dowie w sobotę. W sobotę jest wspaniały czas po południu, pod wieczór, kiedy była masa ludzi. Było wezwanie na środek. Ja stojąc w ławce, nagle poczułam, jak coś mnie popchnęło. Po prostu zostałam popchnięta do przodu. Jak dziś pamiętam, z jednej strony była moja córka, z drugiej strony wnuczka, trzymałyśmy się za ręce i coś nas po prostu wypchnęło tutaj na ten przód. Pastor się modlił, siostry, bracia śpiewali i grali.
A ja po prostu w pewnej chwili poczułam na głowie dłoń, poczułam, dokładnie poczułam, że ktoś mnie dotyka w głowę. Poczułam takie silne, przeraźliwie silne, mocne uderzenie, ale mnie to nie bolało. Tylko było strasznie mocne uderzenie i powiem wam, że nie wiem, co się ze mną działo. Później się dowiedziałam, że leżałam po prostu na podłodze, tak? Ale w tym momencie, jak leżałam na tej podłodze, powiem wam, że byłam w niebie. Tak wyobrażam sobie niebo. To była jedna wielka, przeogromna miłość. To było, no to jest nie do opisania. Ja przez tyle lat mówię jedno, prawie jedno i to samo świadectwo, ale żaden poeta nie opisze tego, co ja wtedy czułam. Tego, gdzie ja byłam wtedy. To była jedna wszechogarniająca miłość. Mi było tak dobrze, mi było tak cudownie, jak nigdy w życiu, no nigdy w życiu nie poczułam czegoś takiego. I wyciągałam ręce do góry, to znaczy, powiem tak, wyciągałam ręce do góry do Pana Boga. Wołałam do Niego, że Go kocham. Kocham Go. A mój brat, który był ze mną, myślał, że ja wyciągałam ręce, że chcę wstać z podłogi. On mnie dźwignął z tej podłogi. I przyznaję się, że byłam zła na Niego. Bo było mi tak dobrze mi było, że nie chciałam po prostu wyjść z tego, tak? Posadzili mnie w pierwszym rzędzie, zaczęłam płakać. Pamiętam do dzisiaj, że jedna łza, która spłynęła prosto do ust, była tak gorzka, że no, nigdy nie próbowałam gorczycy ani takich innych gorzkich rzeczy, ale podejrzewam, że chyba nie ma nic bardziej gorzkiego, jak była wtedy ta łza. I wtedy pomyślałam sobie w życiu, że to jest moja ostatnia tak gorzka łza. I powiem wam, że od tej pory idę z Panem Jezusem. Staram się iść krok za krokiem, choć jest to ciężkie. Tak jak tu siostra mówiła, jest to brama wąska, jest to ścieżka wąska. Jest ciężka, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo, prawda? Ale z drugiej strony powiem wam, że Pan Jezus czynił takie cuda w moim życiu. Uleczył mnie z kilku chorób, naprawdę. Uleczył mnie z kilku chorób, wyleczył mnie z papierosów, wyleczył mnie z przekleństw, wyleczył mnie z wielu, wielu rzeczy. Pomagał i pomaga mi na każdym kroku, nawet w najgorszych sytuacjach, w jakich później znalazłam się w życiu. W starym życiu narobiłam mnóstwo różnych kłopotów w sobie, problemów narobiłam, złych rzeczy, brzydkich rzeczy, a Pan Jezus mnie wyprostował powoli. Wyobraźcie sobie sytuację, już tak kończę, bo chyba za długo. Sytuację, że mieszkałam w pokoju z kuchnią, gdzie za ścianą miałam sąsiadkę, która naprawdę strasznie umilała mi życie. I ja tak modliłam się do Boga na ludzki sposób. Było to niepodobieństwem, żeby coś takiego przejść. Modliłam się do Boga o lepsze mieszkanie. Tak prosiłam Pana, Panie, większe mieszkanie, przynajmniej dwa pokoje, proszę. A z drugiej strony, no przecież to jest nierealne. No Gabrysia, no nie masz pieniędzy, nie masz perspektyw. No, no skąd ci nagle dwa pokoje? I tak prosiłam, Panie, żebym mogła mieć przynajmniej codziennie na ten chleb, żeby mi nie brakło. A za chwilę znowu przychodziła refleksja, no ale przecież ty nie pracujesz, no to jak ty sobie to wyobrażasz? Długów miałam, wiecie co, no przyznam się, ponad 100 tysięcy. Boże, jakbym się tak pozbyła tych długów, jakby to było cudownie. Gdzie tam, dziewczyno, dziocha, co ty w ogóle, o czym ty myślisz w ogóle? Wyobraźcie sobie, że dzisiaj mam piękne mieszkanie, 3 pokoje, 75 metrów, pięknie urządzone, bez długów, bez sąsiadki i prowadzę szczęśliwe życie. Powiem wam tak, mam problemy, mam jak każdy, mam problemy z dziećmi, tak, moimi, z wnukami, mam problemy. Mam syna Kalekę, który niestety stracił nogę, no ktoś w niego wjechał po prostu i jest bez nogi. Mam problemy, jak każdy z nas ma jakieś tam problemy, ale jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, że mam Jezusa, że On jest ze mną, że jest przy mnie, że w każdej chwili chwyci mnie za rękę, tak? I mnie podniesie i podciągnie. I powiem wam jeszcze jedną taką już na koniec naprawdę rzecz. W tym wszystkim, co się kiedyś w moim życiu działo, były momenty, że ja nienawidziłam mężczyzn. Autentycznie nienawidziłam mężczyzn. Nie mogłam patrzeć na mężczyznę. Jak patrzyłam na mężczyznę, patrzyłam z nienawiścią. To właśnie ten człowiek doprowadził mnie wtedy do takiego stanu. Jak ja się nawróciłam, złamałam nogę, wiecie, byłam w gipsie. I z tą nogą w gipsie jeden z braci zaprosił mnie do Bielska.
do mężczyzn na detoks. I wiecie co, ja pojechałam z radością. Mało tego, ja rozmawiałam z tymi ludźmi. Ja im mówiłam moje świadectwo. Oni wszyscy płakali, ściskali. Oni mnie przepraszali za mojego partnera. To mnie później było głupio. No Pan Bóg czasami ma takie właśnie żartobliwe podejście do nas, bo doszłam do wniosku, że wszystko to, co było złe, obrócił na dobre. Mało tego, postawił mnie właśnie w Katowicach przy naszym zborze. Jest taki mały klub, do którego przychodzą ludzie uzależnieni, bezdomni, wśród których nie wiem do końca, jak oni mnie odbierają, ale ja ich kocham. Ja ich kocham jak moich braci, traktuję ich jak moich kochanych braci. Tak? Dziękuję. I naprawdę jesteśmy w stanie dla nich zrobić wszystko, co jest tylko możliwe z naszej strony. I czuję się szczęśliwa, że Pan Bóg postawił mnie właśnie w tej służbie, wśród mężczyzn, którzy też nadużywali alkoholu, tak? Nie wiem, jakie do końca mieli, czy mają życie, no tego ja też nie potrafię, nie mogę zmienić. Ale to jest zasługa Pana Boga. On potrafi wszystko zmienić. Ku dobremu właśnie, ku lepszemu. Jestem mu za to bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo. Amen.